Dorastałam w Polsce, stąd dobrze poznałam jej kulturę. To właśnie tutaj nazwano mnie Marysieńką. Po śmierci króla Władysława IV Wazy odesłano mnie z powrotem do Francji. Do Polski powróciłam, gdy Maria Ludwika wyszła za mąż za króla Jana Kazimierza. To właśnie tutaj, na jednym z królewskich bali, w 1655 roku poznałam Jana Sobieskiego. W Marysieńce zakochałem się od pierwszego wejrzenia. Chciałam się z nią żenić, ale Maria Ludwika Gonzaga wydała ją za innego. 3 marca 1658 roku wyszłam za mąż za Jana Sobiepana Zamońskiego, jednego z najbogatszych z Polaków i zwolennika Jana Kazimierza. Miałam 4 dzieci zmarłych we wczesnym wieku. Nie miałam żadnej pociechy, żadnej nadziei. Mnie się to nie podobało. Szalałem z rozpaczy. Zobaczyłem jednak światełko w tunelu, bo Jan Sobiepan Zamoński zmarł i Marysieńka znów była wolna. Zostawiłem wojny z Tatarami i Turkami i pośpieszyłem zdobyć damę mego serca, mimo że od śmierci mojego rywala minęło zaledwie 5 tygodni. Pośpieszyłem do Warszawy na spotkanie z ukochaną. W końcu po tylu latach cierpienia doczekałam się spełnienia marzeń. 14 maja 1665 roku wzięliśmy potajemny ślub w kościele karmelitów w Warszawie. 2 miesiące później, bo 4 lipca 1665 roku, oficjalnie zostałam żoną hetmana Jana Sobieskiego. Ślub odbył się w kaplicy na Zamku Królewskim w Warszawie. To był najszczęśliwszy dzień w moim życiu.